Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Orchidia i witam Was w materiale poświęconym rozszerzeniom postaci, czyli tak zwanym Advancement Class. Podczas omawiania danych umiejętności pasywnych będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają darmowe style do Advancement Class, które będzie można otrzymać po wykonaniu odpowiedniego questa na odpowiednim poziomie postaci. Extension Prelude. Atakując, powtarzasz szybkie ruchy mieczem, aby na koniec wykonać potężny atak, unicestwiając wrogów przed tobą. Swordfall. W tym samym czasie przywołujesz dużą ilość mieczy w powietrzu i uwalniasz je w momencie uderzenia mieczem w ziemię. Trashwalk Warfare. Skrzyżuj broń w momencie uderzenia przed sobą i uwolnij atak, który przyciągnie twoich wrogów podczas powrotu. Spincutter Pursue. Podczas ataku w pełnym obrocie ranisz wrogów przed sobą, a na koniec wykonujesz dodatkowe ataki mieczem. Flash Step Heavy Blow. Unikając obrażeń, łączysz swoje miecze w jeden potężny atak. Eternal Combination. Pasywka. Różne umiejętności są wzmacniane wraz z wykonywaniem kombosów oraz wzrastają także obrażenia od ataku. Asmodeus. Przygwożdżasz przeciwników przed sobą i wykonujesz potężne ataki, tworząc siatkę z kosy. Bloody Blossom. Obracasz szybko kosą w powietrzu, tworząc tornado i kończąc atak z potężnym tupnięciem. Fury Size. Wraz z Bogiem Śmierci wypuszczasz atak, który w pośpiechu uderza przeciwników. Evil Slash Chain Sickle. Użyj kosy, aby zaatakować szeroki obszar wrogu. The Sky After Image. Bóg Śmierci wykonuje atak w stronę wrogów z wysoką prędkością. Runway Madness. Pasywka. Kiedy punkty życia są poniżej pewnego poziomu, zużycie Soul Energii jest zmniejszone, a przebicie obronek i obrażenia krytyczne są zwiększone na krótki czas. Geometry Platoon. Przywołujesz pluton żołnierzy, którzy zadają duże obrażenia przeciwnikom. Blaze Hover. Przywołujesz powietrzną deskę, na której możesz się poruszać i wykonywać kombosy. Mission Call. Atakujesz laserem na pewnym obszarze. Combat Master Western Finish. Po użyciu umiejętności Combat Master zostaje dodany dodatkowy atak kończący. Electric Shot Drop Capsule. Bombardujesz wybrany obszar, przywołując również robota na miejsce. Lucky to Win. Pasywka. Obrażenia od ataku oraz przebicie obrony zwiększa się podczas używania umiejętności, które zużywają Soul Energię. Trzykrotne nałożenie. Symphony. Wszystkie podstawowe ataki mają teraz rażenie obszarowe. Will Dance. Wykonujesz atak obszarowy, kręcąc się wokół, spowalniając wrogów. Leslie Princess. Odskakujesz do tyłu i w trakcie lotu zadajesz obrażenia obszarowe wrogom. Wolf's Showtime. Twoje wilki zamieniają się w walczącego dla ciebie humanoida, który atakuje przeciwników. Dodatkowo twoje sojusznicy otrzymują buffa. Soul Scream Reverse. Fala basu ma teraz nowe zastosowanie. Lewa strona atakuje i paraliżuje wrogów, prawa strona regeneruje swoją energię sojusznikom. Bounce Wave. Pasywka. W momencie używania umiejętności przywracających zdrowie, czas umiejętności jest zredukowany. Perfect Combination. Wraz z ostatnim atakiem wykonujesz potężny atak, otrzymując boosta do tarczy ochronnej. Spirit Shooter. Podczas skoku umiejętność sprawia, że wrogowie otrzymują procentowo mniejszą obronę. Drastic Landing. Uderzając w ziemię, wykonujesz potężną falę uderzeniową. Counter Stream. Używając kontry, zwiększasz swój atak, odbijając obrażenia. Trzykrotne nałożenie. Activity Overcharge. Dodatkowy potężny atak. Battle Union Body. Pasywka. Podczas zabijania mobków otrzymujesz zmniejszoną ilość przyjmowanych na siebie obrażeń. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie oczywiście jakieś uwagi,
to zachęcam do komentowania pod filmem. Oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi innych materiałów na temat Soulworkera, to subujcie, lajkujcie. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!